Dzień Międzynarodowy Ziemi. Jest to dzień oczywiście o wymiarze ekologicznym. Akcji ekologicznych nigdy za dużo, zatem też dzisiejszy apel, który przygotowała moja klasa, jest też poświęcony akcji ekologicznej ochrony ziemi. Jeżeli środowiska osiąga miejscami stopień niebezpieczny dla życia, nie tylko technika i przemysł stanowią zagrożenie dla normalnego środowiska człowieka. Ziemia. Wylądowaliśmy prawidłowo. Tacy podobno mądrzy wykonywali tyle wynalazków, ale produkowali pojazdy, które poruszały się tylko dzięki trującym substancjom. Oni nie czuli, że się zatruwają? Niesamowite, to oni nie posiadali wyobraźni. A te długie czarne mury to są osiągnięcia architektoniczne? To kominy. One właśnie wypuszczały w powietrze związki siarki, ołowy i azotu. Jak żyli w takich warunkach? Nie zadawaj takich pytań. Przecież wiesz, w tym grodzie wdychanie trucizny. Wracajmy do nas na Galateję. Nie zapomnij o celu naszej wyprawy. Nasz jest charakter naukowy. Musicie odnaleźć ślady życia, a potem dokonamy opracowań. Widzę, że wyprawa była owocna. Zamienię słów i wzrok. Znalazłam tablicę z dziwnym szyfrem. Może pan profesor mógłby mi odczytać, co tu napisano? Zakłady chemiczne. To też była jedna z trzeciej śmierci Ziemi. A my znalazłyśmy pisarstwo. Czytałam o tym, że Ziemianie wymówili niedoskonałość umysłu, posiadali zmysł artystyczny, gust i smak, którego my niestety nie mamy. A ja, panie profesorze, tam za gruzami znalazłem coś fascynującego, źdźbło zielonej trawy. Dokonałaś najwspanialszego odkrycia. To źdźbło oznacza, jak silna i potężna jest Ziemia. Zaczęłam kopać tam, pod tamtym kiputem drzewa i znalazłam butelkę, a w niej nic. Nie mamy czym oddychać. Brak wody do picia, życie Ziemi do końca. Większość Ziemian opuściła już naszą planetę w poszukiwaniu miejsca do życia w kosmosie. Ostrzegam was wszystkich, którzy tu po nas przyjdziecie, dbajcie o środowisko. Nie dajcie mu zginąć, bo zginiecie razem z nim. Nie współczujcie nam. Sami sobie i naszym dzieciom zgotowaliśmy tragiczny los. Panie profesorze, ten list trzeba przeczytać głośno we wszystkich telestacjach, aby Galatyjczycy usłyszeli słowa Ziemia. Nie możemy popełnić tego samego błędu. Zapomnieliście o źdźble trawy. Nie zapomnieliście. To jest właśnie wspaniały dowód na to, jak silna i potężna jest przyroda, skoro Ziemianie nie potrafili do końca jej zniszczyć. Panie profesorze, wierzę w to, że wrócą tu istoty rozumne. Misja zakończona. Wracamy na Galateę.